Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I dzisiaj oczywiście się zajmiemy się oczywiście kolejnym zleceniem, ale też pójdziemy odebrać nagrodę. Oczywiście do grabarza naszego, który nam zlecił oczywiście te zlecenie, co nie? Dobrze, że to chociaż blisko jest. Dobra, jesteśmy na miejscu. Okej, porozmawiajmy z nim. Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? Dziecko nie żyje. No, tak myślałem. Co z nagrodą? A, nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Nie ma za co, grabarzu. Bywaj. No, okej. Chyba zrobione to zadanie. Co? Zlecenie? Aha, przyszedłem już. Dobra. Okej, kasę mam 1300 już. Wow, fajnie. Dobra. Poboczne już. Nie, to jest wiedźmińskie. To teraz tutaj trzeba pójść do tego sołtysa teraz. Dobra. Ojo, jak daleko do tego sołtysa. O ja cię kręcę. Trochę jest tych tej drogi do niego. Poczekajcie, którędy było najlepiej. Jak najszybciej. Bo nie zaraz tutaj są, nie? A prawda, poczekajcie, tu sobie. Dzisiaj nie muszę iść tam daleko, tak daleko. Dzisiaj mogę tylko do tego, do znaczka. No Boże, do tego drogowskazu, co ja gadam, do jakiegoś znaczka, Boże. Co ja to gadam dzisiaj już, ja nie mogę. Szybka podróż i do tego miejsca. Do wsi pod Gaję. Bo to tam jest ten sołtys. Pewnie tak. No dobrze, a i jeszcze powiem wam, że sobie zrobiłem jedną rzecz jeszcze. Przy alchemii, co nie? Sobie zrobiłem tak. Które ja to zrobiłem? Chwila, bo nie pamiętam teraz, chyba to. Nie, to nie jest to. Niebieski mutagen, to jest to, zrobiłem. Jeszcze chyba to? Pewnie tak. Tak. I jeszcze coś. W tej chwili nie pamiętam już. No i dobra, pójdziemy do rabuś? Poczekajcie moi drodzy, za chwilę się widzimy. Dobrze moi drodzy, już jestem z powrotem, mam nadzieję, że mnie nie zawołają. Ale dobra. Okej, szukamy sołtysa, poszukamy sołtysa. Sołtys, gdzie jesteś? Pewnie rezyduje w swojej rezydencji takiej. Przy chatce puchatka. Nie żartuję, sołtys Bolko. Witaj. Witaj sołtysiu. W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? Musisz się zastanowić. No ja. Zajęlibyście się tym, byście wiedźmin. Dobrze zgaduję, żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica? Co to w ogóle jest? Zajmę się tym. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie da rady. Serio? Jesteś ten białowłosy? Tak, jestem ten białowłosy, jak chcesz wiedzieć. Tak. O, tu jesteś. Nie, to... Oj, to chłop! Serio? Dobra, mamy to Agnetę. Upiorze, które nawiedza wioskę.
Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuj ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Dobrze, dziękuję. Przeszukaj okoliczne pole, używając... Nudzi się taki biednych ludzi nawodzi. Co ty chcesz ode mnie, babo? Co ty wygadasz? Jakieś głupoty? Że ludzi nawiedza. Czy nie? A mniejsza o to. Dobra. Przeszukaj okoliczne pole, używając wiedźmińskich zmysłów. No dobrze. Zrobimy tak za chwilę. Znaczy teraz, w tej chwili. Co nie? Oho, mamy coś. Zbadaj. Szła tędy kobieta. Boso. Idę boso. Dobra, idzie dalej. O, zbadaj. Janina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić okrzywy. Pamiętam tak? Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Tu coś mamy. Nie, to co te... Okej, mamy te ślady jakieś. Tylko nie wiem, gdzie one będą nas prowadzili. Prowadziły. Oho, coś spiszę. Tu coś słyszę. Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągną zwłoki. Ślady są wyraźne. A tędy. Dobra. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, jakby się śpieszył. Coś z ziemi. O, list znaleziony w grobie. Pewnie, że sobie przeczytam. Chociaż mówiłam mu, że nie chcę go znać. Wiem, że ty się Bokaja nie boisz, ale tak, ale ja tak. Mówisz, że kocha, ale to nie taki miłowany nie jak z tobą. Tylko zajadę straszny Bokaj i nie da nam spokoju. Nigdy musimy uciekać, zostaw mi odpowiedź tam, gdzie zawsze. Twoja Zula. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Zapytaj sołtysa. Mocnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. No dobra, ale ja... Aha, dobra. Dobra, to lecimy do tego. A czekajcie, tam coś widzę, jakiś znak zapytania. To, czyżby to był ten? Dobra, co je zrobimy? O. Pięknie. Dobra. Już załatwiony, gościu. Nowigradzki miecz długi. O. O kurde, ale mnie zaatakowali w pirunu. What the fuck? Kimże ty jesteś tam? Dezerter, który walczy z łuku. Nie ciebie. Tylko ciebie. O kurde, co za... O ja pierdziele. Dobra, surowe mięso zjadać go. Dobra, pięknie. Pięknie. Dobra, wszyscy. To nie? Pewnie tak. O co? Jaki miecz? What the fuck, wy to widzicie? Miecz srebrny, 159 obrażeń. What the fuck, no bez jaj. Serio? Taka dobra broń, pewnie, że bieremy ją. Tylko nie wiem, czy ona jest... Kurde. What the fuck? Wymagany poziom 8. He, nieźle. Panie, unikat. Aha, on jest... podajże. Dobra. Czekajcie, to już wziąłem, tak? Już... Nie, to kurde, nie o to mi chodziło. Poczekajcie, tu mam jakieś ciało.
To jest też nowigradzki miecz długi i tutaj coś mamy jeszcze. I nowigradzki miecz długi, to są te same, tak? Czy to nie są te same? Nie. Tutaj mamy... Shift. Nie. Ale powiem wam, że jest warty trochę. 570 torenów. To jest bardzo dużo. Dobra, tu mamy tak. Nowigradzki miecz długi. Poczekajcie, bo jak chcę z tym toporem. Krasnoludzki topór. Broń stalowa, tak? To chyba jest... Nie wiem, czy to jest... Nie jest lepsze. Jednak nie. To jest srebrny, tak? I to jest stalowa. O to bym sobie wziął, tylko nie mogę jej założyć jeszcze, tak? Nie mogę, dobra. Okej, to już odblokowałem kolejny... Znaczy, znalazłem kolejną tą. O, tu coś jeszcze mamy. O! Fajnie. Co dostaliśmy? Jakąś broń, czy nie? Nie. O, spodnie jakieś nowe mamy. Tak, czy nie? Oczywiście, że tak. Wow. Oczywiście, że je zakładam, co nie? Fajną okazję mam, fajnie. Że takie, takie rzeczy znalazłem, co nie? Coraz lepsze bronie mam powoli. Ale przydałaby się jeszcze lepsza, co nie? O, tutaj. O. Tu coś mamy. Skorocel. Nie wiem, co to jest w ogóle, ale przyda się chyba ta roślinka. Kto wie? Na razie nie wiadomo, czy to ona się przyda, czy się nie przyda. Dobra, idziemy do tego sołtysa. Spytać się o tą historię, co nie? Tych zakochanych. I zobaczymy. Czy będzie trzeba ją zabić. Bo on mówił, Geralt, że to jest południca czy północnica? Północnica czy jakoś tak. Witaj. A nie wiem. W jakiej sprawie? Znaliście Zule i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że znaczy się ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Znajdź miejsce spotkań u kochanków, nie u kochanków. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na górze. Oj, przepraszam, przepraszam. Oj, przepraszam. Już dobrze. Chodź, płotka, chodź, podwieziesz mnie. Bo nie ma czasu, znaczy nie, daleko to trochę jest znowu też. O, polanka, ale fajnie to wygląda, powiem, ta polanka. Tak jak w realu normalnie, serio, fajne. Czekajcie, co? Spal list. Północnica za dnia się nie zjawi. No, na pewno nie. Co? Od razu? Aha, medytacz, ale zaraz, chwila. Nie wiem, czy tak będzie dobrze, ale zaraz spróbujemy. Szczęście. Oho. O, fajnie, jednak się udało. Geralt, co ty robisz? Czego śpisz? Ktoś to... Okej, mamy to północnicę. Ona jest jednak jest północnicą. Okej. O kurde. Pewnie dobry z niego potwór byłby. What the fuck? Nie, to jednak nie da rady. O kurde, to jest dobre. O, ja cię kręcę. Poczekajcie, co by to się przydałoby się? Irden? Axi? Kinetyczne? Skuszy na pewno nie będę atakował. Dobra. Nie, to jednak nie ta broń będzie. O kurde. Ale to też mało odejmuje ta broń. Ej no. Kurde, jednak dobra jest ta leśnica, szczerze mówiąc. Wiecie? Myślałem, że to będzie jakieś łatwiejsze. Nie wiem, czy... Nie, to nic nie da. Quen.
Dobra, pięknie. Tyle mam żyć, tak? Sobie zrobię do końca. Pięknie, wow. Wow, co to było? What the fuck? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Erden. O kurde, dobry jest ten potwór, powiem wam. O, pięknie. O kurde. What the fuck, co to było? Gdzie ona jest? Chodź tu. O ja pierdzielę. Bez jaj. O kurde, ona sobie uzdrawia życia. Skubanica. O ja cię pierdzielę. O kurde. Chodź tu. O ja cię pierdzielę. No bez jaj. Serio. O kurde, nie. 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 Nie mam żadnych żyć, serio. Nie, ard. Kurde, nic nie dało. Piruny. Szczerze mówiąc, dobrze. Kurde, gdzie ona polazła? No nie. What the fuck, nie wierzę. Czekajcie, Erden. Chodź tu. Chodź tu, o tu, do pułapki, o tu do pułapki, dobrze. No nie, kurde, co za skubanica, ja pierdzielę. Wow, nie fajnie. Dobra, spierdzielamy. Dobra, spierdzielaj. Pierdzielaj. Geralt, idź, uciekaj od niej. Uciekaj. Dobra. I zobaczymy, czy mamy jakieś życia. Nie życia, Boże, co ja gadam. Jadalne. Nie mam nic? Serio? Łas, nie fajnie. Czekajcie, tu są coś do życia? Oj, do... Boże. Znaczy mi chodzi do jedzenia. Nie ma nic do życia? Oj, do... Co ja gadam, Boże? Co ja gadam? Co ja to mówię? Właśnie, mam przecież... Akceptuj. Właśnie, zapomniałem przecież, że ja mogę... VB... Nie, jak to się... H też, nie? G... F? Nie, co to jest? What the fuck? Co ja użyłem? Nie. N. Właśnie, N. Dobra. Okej, okay, idziemy tam do niej. Znaczy, tylko ja nie wiem, czy ja zużyłem to teraz. Dobra, mam. Olej przeciwko hybrydom, czy jakoś tak. Dobra, jeszcze raz próbujemy ją zaatakować. Może tam cię teraz uda nam. Ale mi chodziło to. No chodź tu, o tu chodź w tej chwili, no chodź tu, a ty to skubanisa jesteś, szczerze mówiąc. Ta głupia leśnik. Dobra, uważać, ona jeszcze ma połowę życia, nie? O kurde. Kurde, to jest najbardziej wkurzające. O, pięknie. O, oh, no. Dobra, pięknie. Dawaj. O kurde, nie. Oh shit. Dobra, uciekamy. Mało już jej żyć dostało, szczerze mówiąc. Jak widzicie. Dobra. Uciekamy oczywiście. Poczekajcie. N. N, nie M.
Dobra, tak zrobimy. Do 21. Dobra, może nie ucieknie nam. Ale kto wie? Kto wie? Dobra, zabić potwora pisze, fajnie. Mam nadzieję, że sobie żyć nie uzdrowiła skubanica. Ta leśnica, znaczy leśnica skubanica. Fajnie mi się zrymowało, co nie. Co ja użyłem? Co ja użyłem takiego? O kurde. Czekajcie, gdzie ten potwór? Tu jest. Fajnie. Co ta potka robi? What the fuck? Kurde. Udało się? Jest, udało mi się. Wow, ledwo, ledwo. O kurde. No to fajnie, powiem wam. Fajna misja też. Podoba mi się. Znaczy, powiem wam, że to ten potwór, szczerze mówiąc, nie należał do łatwych też. Ta północnica, tak? Bo to można się mylić. Południca, a północnica, co nie? Powiem wam, że tutaj też w tym Wiedźminie, bo w pierwszych częściach, w jedynce i w dwójce takiego czegoś nie było, takich różnych, to nie zleceń. Znaczy może były, tylko ja może nie robiłem, szczerze mówiąc, wiecie? Bo szczerze teraz już nie mam... Kurde, no, no Geralt, co ty to robisz? No, wejdź normalnie do tego sołtysa. No ludzie. Jesteś witaj. Dobra. Pozbyłem się właśnie z leśnicy. I udało mi się, fajnie. Ech, nie będzie wracać? Nie. Wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Dziękuję. Sołtysie. Bywaj. Dzięki. Zlecenie zaktualizowane. Już przeszedłem, fajnie. Elegancko. Ile mamy doświadczenia? Zaraz kolejny poziom, zaraz. Chyba. Tu mamy jakiś zapomniany miecz Wranów. To słabe. Chyba. Okej. Okay. Dobra, otrzymano... O! Jeszcze kolejny... A nie, myślałem, że kolejny poziom. Fajnie byłoby, co nie? Kolejny poziom mieć, jak szybko. Dobra, tu mamy tak, na 12 poziom, tak? Kurde, trochę niefajnie. Tego na razie... Tego nie, tego to nie, to poboczne, to tam jeszcze zdążymy zrobić. Znaczy, tego nie będę robił, szczerze mówiąc, wiecie? Daleko jest? O kurde, daleko. Dobra. Co, gdzie jest ta drogowskaz do tego miejsca? Znaczy tutaj w ogóle tutaj. Drogowskaz, drogowskaz, gdzie jest drogowskaz? Tu mam drogowskaz, dobra. Okej, okay, szybka podróż. Tak, i to trzeba iść tam, ta. Gdzie to jest? Bo szczerze nie wiem, szczerze mówiąc. Tutaj aż? A co to jest? Sprawdź, co zabija we mgle. Kurde, co to w ogóle było? Nie, poczekajcie, na razie nie, na razie nie. Jesteśmy w Podgaju. Podgaje, co nie? Gdzie jeszcze nie byliśmy, tak szczerze mówiąc? Nowy mogilnik, Gaj... Co? Gaj Oleny? Droga na Łysogórę? Droga na Łysogórę, coś tam jeszcze mamy? Wieś Szczygary? Szczygary, tak. Wieś Rudnik. Gdzie tu pójść? Bo tu jest, co tu jest? Co to jest w ogóle? Miejsce oznaczone przez gracza. Nie chcę tego, po pierwsze. Dobra, wieś Jawornik. Tutaj mam jakieś zlecenie. Co to jest w ogóle za miejsce? Oto. Tylko tu nie ma żadnego... żadnego tego. Jak to? Ojeju. Żadnego drogowskazu, co nie, żeby mnie tu doprowadziło jakoś. Kurde, to... jesteśmy blisko... Nie mogę, tak? Tutaj się steleportować. Dobra. To mamy jakieś misje, co nie? Misje mamy. To tak, sprawdziliśmy... Skończyliśmy tę leśnicę. Dobra, to idziemy do tego... znaku zapytania. Zobaczymy, co to za misja będzie. Czy łatwa, czy taka sobie? Za co? Co? O co, come on? Na razie nie. Na razie znaczy... sobie... tak zrobimy. Dobra. Tej misji na razie sobie ją anuluję. Jak to anulować? Dobra. Ale to znowu jest ten. A poczekajcie, ja w ogóle to zaznaczyłem.
Sorry, kurde. Ojeju, pogubiłem się. Nie w tą stronę miałem iść. No tak, prawda. Kurde, jak to anulować misję? Ej, no, bez jaj. Ale serio, jak to anulować teraz w tej chwili to? What the fuck, nie wiem. Dobra, idziemy do tego zielonego znaczku tam. I będzie elegancko. Okej, 90 metrów jeszcze około. Zobaczymy, co to za misja będzie. No dobra, tutaj, tak? Okej, jesteśmy na miejscu, fajnie. A, my tu byliśmy. Powinienem użyć oka. Co? Muszę użyć czego? Jak ja mam to użyć tego czegoś? What? Zaraz. No. Gdzie mam to kurde położyć tego? Te oko. Te całe. Ej no, what the fuck? Co jest? Dobra, kurde, na chwilę się zacięło się. Jak zwykle. Kurde, gdzie mam tego... te oko położyć, czy coś? Nie wiem, jak tu użyć tego czegoś. Co tu robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. Ta? Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżona nam jakaś szkarańcza. No dobra, mógłbym pogadać z tym wszechbogiem. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. Dobra, gdzie to jest? V. Dobra. Zwróć się do Wszechboga o używaniu ołtarza. Dobra, gdzie ten ołtarz jest? Tutaj. Użyj. Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój mej boskości, śmiertelniku? Ej, no jak ty do mnie mówisz? Chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają... Albo przyniosą godne dary, albo nadejdzie susza, gladobicia, trzęsienia ziemi i lawiny. Dziękuję. Lawiny? Tu? Niby skąd? Nie odpowiada. Trudno. Dokończymy rozmowę, jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. No dobra. Co nowego? Bywajcie. Okej, spod... Czekajcie, to jest tutaj. No dobra, zaraz poszukamy tego wejścia tutaj, do tego miejsca. Tylko pytanie jest najpierw, gdzie to trzeba wejść. Tu coś mamy, czy nie? Nie, tu nic nie ma. Okej, mam tu. Dobra, mam. Fajnie. Co to jest? Ktoś śmie niepokoić moją boskość.
Co to jest? Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem! Przecież w zamian im pomagam! Kim ty jesteś? I bez jednego roga jeszcze na dodatek. Śmieszny gościu, powiem wam. Gdzie tego potrzebują, no i opiekowałbym się nimi dalej. Ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. No... Dobra, niech mnie nie chce się kłócić z tym wszechmogącym Bogiem. Jak oni to nazwali go. Porozmawiaj z wieśniakami, no dobra. A zaraz, a to na górze. No dobra. Co nowego? Rozmówiłem się z Wszechbogiem. Cztery oczy. I co? Ulituje się nad nami? Niestety był nieugięty. Zaiste to pasterz, który jest surowy wobec swych owieczek. Mówiłem, Trzebor. Jego łzami nie przekonasz. Musimy Spichrze do cna opróżnić. A, i tak na do widzenia. Wiecie, że tu pod górą jest krypta? Zajrzyjcie kiedyś. Ciekawa architektura. Co mam zrobić? Aha, już zakończone? Serio? Łaciutkie było. Dobra. Jak tak, to tak. No dobra, to misja wykonana jest. Gdzie jest jakiś znaczek zapytania jeszcze, tak mniej więcej? Wieś Rudnik, dworek u Tracjuszy. Dobra, bo tu mi pokazuje jeszcze tutaj, że tu jest statek, tak? A, dobra, wiem, to są Wigrat. I tu każą mi znaleźć ten statek cały. Okej, to już wiem. Nie, to. Bo Skellig jest daleko, co nie jest stąd, na pewno. No na pewno, bo to jest statek do tego przecież, do tej całej... Do całego Skellige. Znaczy, nie Skellig, tylko Skellige. Mylam się zawsze mówić to słowo. Dobra, zlecenie potwór z bagien. Tego na razie nie będziemy robić. Mieliśmy poszukać jeszcze jakiejś misji, co nie? Miałem znaczy poszukać. Poczekajcie, po kolei będziemy szli. Tutaj jest zrobione, tak nie więcej. Dobra. Poczekajcie, ile tu jest nieodkrytych miejsc? 47. Wow. Dużo. 47 miejsc jest nieodkrytych. What the fuck, dużo. O, jeszcze gdzieś dostępne zadanie jest, tylko nie wiem gdzie. A, tutaj, we wsi Jawornik znaczy. No dobra, okej. A, nie możesz, dobra. A poczekajcie, bo to jest blisko, co nie ta wieś, czy nie? Czy trochę jest tej drogi stąd? Trochę jest tej drogi stąd. Dobra, to chwila. Poczekajcie, tutaj... Dobra. Chwila. No dobra, to idziemy do tego... Ale zaraz, kurde, źle zaznaczyłem, ojeju. Nie, M. Mapa świata, kurde, nie. Czekajcie. Właśnie, o to mi chodziło. Dobra, 90... to tylko 90 metrów, to mało. Dobra, i pójdziemy do tej wsi Jawornik i może jakieś tam będą zlecenia jeszcze fajne. By chociażby jakieś interesujące, co nie? Zobaczymy za chwilę, co nie?
O właśnie, co kogo my tu mamy w ogóle? Ja tu w ogóle nie... To są tylko te nilfgaardzkie żołnierze. No dobra już. Tu nikogo nie ma tak za bardzo, co nie? Żeby z kimś porozmawiać. No dobra. Aha, kiedy pływasz łodzią, masz dostęp, dobra. O, my tu chyba jeszcze nie byliśmy, tak myślę. Ale nie wiem jeszcze. O, mamy jakieś zlecenie. Dobra, mamy jakieś misje, to wiedźmińskie, co nie? Nie, gdzie to jest? What? Poczekajcie. O właśnie, V. Ogłasza się, że armia cesarska poszukuje miejscowego, czy to myśliwego, czy zwiadowcę, który pomoże w odnalezieniu zaginionego patrolu. Możliwe jest, że żołnierze padli łupem bestii. Jeśli przypuszczenie jest zostanie potwierdzone, że za dostarczenie głowy potwora zostanie wypłacona nagroda przez niżej podpisanego. On również udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień. Ku chwale cesarza. Milan Noran, dowódca oddziału we wsi Rudnik. V. Dobra. Porozmawiaj... Co? Poczekajcie, chwila. Co? Porozmawiaj, ale to jest na 22 poziom. To... What the fuck? Nie ogarniam tego za bardzo. No dobra. Ale to jest na 22 poziom, dlaczego tak jest? Ej, no... O, źle, tędy. Tędy trzeba przejść. Skacz! Geralt, co ty tu robisz? Dobra, tu mamy kogoś. Chyba tutaj mamy... Co ty gadasz, kurde ziomuś? Co cię sprowadza? Co mnie sprowadza? Przychodzę właśnie w sprawie zlecenia. Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Mhm. Dlaczego uważacie, że to robota dla Wiedźmina? Na południe stąd jest wieś ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Aha. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Bestia, pewnie tak. Sprawdź, co stało się z zaginionym patrolem. Cesarstwo wysoko ceni życie swoich żołnierzy, więc jeśli dobrze się spiszesz, możesz liczyć na nagrodę. Dobra. No dobra. Zgoda. Sprawdzę, co się stało z patrolem i czy w Stegnach rzeczywiście... Dobrze. Dobra, ale to dopiero, bo to jest na który poziom, szczerze mówiąc? Na 22? What the fuck? Serio? No chyba coś kłamita. Serio? Na 22 poziom? Coś mi się nie chce wierzyć, szczerze mówiąc. Kurde. Tu zaraz poszukaj, co tu jakieś znaczniki? No nie ma nic tu takiego ciekawego, szczerze mówiąc. Chata szkutników. Okej, okay. Wieś Jawornik. Wiecie co? Ja sobie teraz... dobra. Poszukam drogowskazu, tu mam, dobra, mam. Znaczy szybka podróż, Jezu, też mi się myla już jak zwykle. Wieś Stegny. Ale to jest... Nie. Na razie dam sobie spokój z tym czymś. Pójdziemy... Czekajcie, tu mamy... O, tu coś jeszcze mamy. Wow. A, nie mogę, bo to... O Jezu, jak to daleko jest stąd. Oj. Dobra, to... tu mamy jakieś zlecenia jeszcze. O, tutaj jest dużo tego. Ja cię kręcę. Serio. No dobra. Okej. Okay. To lecimy tutaj najpierw, albo... A chodźmy tutaj. Bo tego zlecenia na razie nie biorę, bo ono jest na 22 poziom dopiero. To jeszcze ponad, no, 12 poziomów może wbić. Ja się trochę nawet boję tego atakować. Czekajcie, na razie... Dobra. Tu się przejdziemy tutaj, zobaczymy, może tutaj jakieś są zlecenia łatwiutkie. Na jakiś mój poziom czy coś. Serio?
O Jezu, co ja to robię? Oj, oj. Serio? Kurde, tu też nic nie ma ciekawego. No jeju. Zebrałem tylko w piruny. O, tu mam jakieś zadanko. Fajnie. Dobra. Tędy. Tędy trzeba się przejść i... tutaj. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie to jest? Gdzie ten znak zapytania? Co? Czekajcie, gdzie ja w ogóle jestem? Poczekaj... What the? Nie w tą stronę polazłem, no szkurde, serio. Poczekajcie, bo ja przed chwilą widziałem tutaj, kurde, znak zapytania. A nie, może to nie tutaj. Jezu, ja gdzie ja... O Boże. Przecież ja jestem tutaj. W tej wiosce. A nie w tam na górze. O Jezu, co ja robię. Chwila, kurde, co ja to robię dzisiaj. Znaczy w tej chwili. Co nie? Lata nie wiadomo gdzie. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj. O właśnie, do Jaworników. Znaczy do tej wsi Jawornik, nie do... Nie do jakie ta wioska się nazywa, co byłem przed chwilą? O Jezu, nie pamiętam, nie wiem. Kurde, tych wiosek jest bardzo dużo tutaj i nie wiadomo jak się one nazywają, szczerze mówiąc. Ona się nazywa, ja byłem w Szczygarach, o. Tutaj zrobimy najpierw, dobra. W tą stronę, nie w tą stronę, w tą stronę. W tą stronę. No dobra. Okej. Co? Mój koteczek? Co ta dziewczynka gadała? Nie wiadomo. No tu coś mamy. Kogo my tu mamy? Kapłan wiecznego ognia? O co chodzi? Wow. Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach, albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Wiadome. Wiadomo, że nie pracują za darmo. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego i tak dalej. Tak ma się, kurde, jarać aż pod samo niebo? Gdzie mam cię szukać, kiedy już spaleciała? Będę przy moście do Nowigradu. No dobra. Ile tych jest? Znajdź i spal ciała. O kurde, ile tego jest? Ile tego jest? O kurde. Dobra, tu mamy pierwsze. Widzę. Aha, widzę to chyba nawet stąd, czy nie? Czy nie jestem pewny? What? Ślepy jestem, czy nie? Tak, zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje. No, byle się to wypaliłem. O Jezu, co ja robię? Kurde, bez jaj. No wyjmuj ten miecz inny, kurde, bez... Pięknie. Dobra. O Jezu, jeszcze jeden. Dobra. Dobra, nie będę podchodził tam dalej. Nie będę. No kurde, no. No kurde, no. Dobra, już się uspokoiła gra, fajnie. Dobra, co mam tu zrobić, szczerze mówiąc, bo nie wiem. Użyj. No dobra. Teraz wystarczy użyć igni. Te? Igni? O kurde, to tylko tak? To łatwe jest. Dobra, wiem. No co ty, Geralt, robisz? No kurde. Fajnie to wygląda, powiem wam. Ta bitwa. 240 metrów. To mało. Mało. Znaczy, no. No, mało. Do przejścia. Tylko nie wiem, czy ja dobrze idę.
Chyba tak, bo jakby coś było nie tak, to by było więcej tych metrów, to nie? By się podwyższało przecież. Dobra, jeszcze 200, znaczy, Boże, co ja gadam, 120. Fajnie. Się przejdziemy piechotko, a co tam? Sproszkowana perła. Wow. Ile mamy tego? Co ja robię? Co ja to robię? Ej no. Chwila, bo ja się pogubiłem tutaj. Nie to. Zaraz. Chwila, bo... Dobra. No, to ma być założone, a nie to. Poczekajcie. Coś tu zauważyłem nie tak. Chwila, bo to jest tak... Ej, no to jest lepsze. Po co? A nie, to jest... Sorry. Srebrny. Tak? Aha, dobra, okej. Zwracam honor, myślałem, że... Znaczy, no... Pomyliłem się. Myślałem, że to jest stalowa, srebrny. Ale to ja tak też zauważyłem, że Geralt wyjmuje, ja to już dawno zauważyłem, tylko dopiero teraz powiem wam, że on wyjmuje ten miecz na te potwory, co trzeba. Dobra, wszyscy. Użyj. Że on wyjmuje ten miecz, co trzeba. A może, nie wiem, coś... Okej, okay, ostatnie jeszcze, tak? Zostało nam. Ostatnie pole bitwy. Dobra, i to... O, to jest trochę daleko. To zawołam sobie płotkę i pobiegnę na niej tam do tego miejsca, bo to trochę daleko, powiem. 400 metrów ponad. To trochę mi się nie upasa piechotko iść, to nie? No, a płotko to się kurde raz dwa, co nie? A jak? Dobra rzecz jest tutaj dodana w tym Wiedźminie też, szczerze mówiąc. No dobra, ale kurde, czego ty zwolniłaś, no totalnie? No rusz się. Nie ma czasu. No, czego ty kurde hamujesz sama? No bez jaj. Wkurzasz mnie teraz płotko, wiesz? Dobra, 160 metrów. Aha, to tutaj będzie, co nie? Gdzieś tutaj. Dobra, widzę już. Fajnie, to tutaj. Okej. Okay. Tu jakieś potwory będą, jak zwykle. Jakiś niedobitek się trafił. Ciebie też mam zabić? Spierdzielaj. A, dobra, okej. Okay. Jak? Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas... Dobra, nie interesuje mnie to, wiesz, o tym gościu. Cały czas mówi. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z noża... Zepchnęli do dołu. Dobra. Trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Czego ty tam masz taką dziwną fryzurę? Dopiero teraz zauważyłem. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. Dobra, nara ci są. Użyj. Posypiesz tym, nie wiem, teraz co można powiedzieć. Takim kurde pieprzem wygląda. Okej, fajnie. Wróć do kapłana Wiecznego Ognia, okej. Dobra, ale jeszcze tu... O, dobra, mam. Oczywiście sobie pozbieram te rzeczy, co tutaj są. Co nie? Ojoj, palę się. A ty co, mój fumfel? Co? Nara. No to idź sobie. Ale dodali coś takiego, to Wiedźminie. Nara. Nara ci. Dobra. Dobra, lecimy do tego kapłana Wiecznego Ognia. I to ten gościu mi przypomniał trochę taką inkwizycję. Znaczy tego, Jezu, kapłan Wiecznego Ognia, oni byli w jedynce też. Takie były te. No, ludzie tacy są, nie? W jedynce bodajże, kapłani Wiecznego Ognia. I chyba był taki nawet jeden, tak mi się wydaje, ale w tej chwili nie pamiętam już, czy był w jedynce, czy nie był. A nie pamiętam w tej chwili już.
Ale dobra, okej, lecimy do tego kapłana teraz szybko. Kurde, myślałem, że... No nie! No nie, tylko nie to. Dobra, okej, uspokoiło się jakoś. Wieszcie, o właśnie, zapiszę grę oczywiście przecież. Okej. Jak nie można? Okej. Dobra. No kurde. Serio. Dalej, Płotka, dalej. Dobra, już niedaleko mamy. Już niedaleko mamy do tego kapłana. Oj, tędy, kurde, tych dróżek jest tutaj tyle, że o, nie wiadomo jak iść. Spadaj, ziomuś stąd, dobrze? Spadaj. Kurde, co to jest za miejsce jakieś dziwne? Tu są jacyś bandyci? A kim wy jesteście? Czego wy się drzecie? Jakbyście was, nie wiem co robili z wami, zażynali. Dobra, dobra, trzeba wracać do tego kapłana. To jest kurde nowy gracz? O, ja cię kręcę. Okej, jesteśmy. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Oczywiście, że tak. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Zgoda. Niech zgoda będzie. Więc bierz i zniknij mi z oczu. Co? What? No dobra. No już. Zejdź mi z oczu. Dlaczego? What? Głupi jesteś, czy co, kurde ziomuś? To było poboczne, tak? Nie, to nie było poboczne. Aha, zakończone. Łatwiutkie było. Dobra, tu jakiś mieliśmy jeszcze znak zapytania. Nie, znaczy znak, kurde... Jezu, pytajnika, o Jezu. Co ja to gadam? Kto to zleca ode mnie? Kto to? Ten? Ty? Cwaniak. O, cwaniaczek. Taniej niż u mnie nie znajdziecie. Za tyle to kupię pozłacaną karocę i przebiorę się za samego Radowida. Jak was nie stać, to co ja? O! Nie dogadamy się. Zaraz, poczekajcie! To może miałbym dla was robotę, a za robotę byłaby zniżka? Dobra! Co to za robota? Właśnie, jestem ciekaw. Co to za robota? Niedaleko stąd, na południowy wschód, mój szwagier ma interes. Razem z grupą ludzi sprząta pole walki. Mhm, i co? Problem w tym, że ciągle gnębi ich jakieś tałataństwo, wiecie, stwory, co to do trupów ciągną. Mhm. Jakbyście dali ochronę mojemu szwagrowi, to bym wam piękną zniżkę zmajstrował. Co? Dlaczego nie mogę? Wymagany poziom umiejętności sugestia 1. Może da się to... Przemyślę. Dobra, A, okej, okay, to ja... Aha. Dobra, chwila. G? Nie, G to są te postacie, Boże. Kurde, muszę tutaj, kurde, postać, właśnie. Aha, punkty dostał. Serio? Poczekajcie. Muszę, jestem ciekaw. Znaki? Sugestia. Nie ma takiego czegoś? Zdolności. O, tu coś mam. Rytm dobowy. Nie, tu nie ma nic. Szkoły gryfa, niedźwiedzie. Nie ma? Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje, szczerze mówiąc. Alchemia. Nie, to nie tutaj będzie. Znak Ard. Igni, to są znaki, to też nie. Nie ma, kurde. A może jestem ślepy? Nie wiem. O! Ile ja mam kasy tam? Czekajcie. 1400, 1500. To kupię od niego ten Glade. O! Mam nadzieję, że ten Glade wart jest. Dobra decyzja, będzie pan zadowolony.
No dobra. Grajd przyjazdowy, V, przeczytaj. Każdy jeden, dobra, to tam nie chce mi się tego czytać nawet. To poboczne jest, a nie? Nie? Co? Stosy Nowigrodu? Chwila, bo ja tu... poboczne? A może przyszedłem już to? Nie, tu nie przyszedłem ten. Aha, zakończone. Spoko. Fajnie. Kurde, szybko się zrobiło ta misja. Fajnie, fajnie. Tam widzę, że tam Nowigrad jest chyba. Tak myślę. Tak, tam jest Nowigrad. Wow. Ale jestem blisko tego. What the fuck, ser? Nie to. Użyj. Tu i tak pewnie nic. Aha, nieodkryte miejsce mam kolejne znowu. Ile mam w ogóle tych miejsc odkrytych? Znaczy nieodkrytych. 76 miejsc. Ojo, pierdziele. Ojo. No dobrze, o, widzę, że jakieś... O, zlecenie mam. Przymosie do Nowigradu. To jest ty? Ty? Nie ty? Dobra. Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem. Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i na transport, jak tu jest. Wiedziałem, że coś takiego będzie. Widzimy to normalne, co nie... przekleństwa. Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje i nie wrócili. Bym coś powiedział, czterech literach chyba nie mieli. Przynieś mi łeb tej mędy, to dostaniesz złoto. Tyle, co w ogłoszeniu stoi. Targować się nie będę, kwatery nic więcej nie wyda. Ale mogę od siebie dołożyć Glade, z którym przejedziesz przez Pontar. O! Stoi? Pewnie. Uczciwa oferta. Dobra, zbadaj miejsce. Nie, na razie tego nie będziemy robić. O, to daleko jest, szczerze mówiąc. Poczekajcie, bo ja kurde, szczerze mówiąc... Co? Szósty poziom, serio? Coś mi się tu kurde... Serio? Czego ja tu wcześniej nie przyszedłem? Dobra, chwila. Bo ja się tu już pogubiłem, szczerze mówiąc. Tu blisko jest, dobra. Dobra. Ale tych kurde znaków zapytania mamy, ja cię kręcę. My tu już jesteśmy blisko... Wow, Nowigradu, serio? Dobra, tu mamy jakieś jeszcze tablice ogłoszeniowe. Tutaj mamy jeszcze jedno. Ojo, jak tego dużo jest. Dobra. Trzeba będzie niedługo. Ja sobie tu zrobię coś takiego. Tak myślę w jednym odcinku, tylko nie wiem w jakim jeszcze. Zrobimy sobie te nieodkryte miejsca sobie odkryjemy, wiecie? Tak myślę sobie. Ha, ale zobaczymy jeszcze. Albo może sobie poza nagraniem zrobię to. Nie wiem, na razie się zastanowię, bo nie wiem, czy to opłaca się robić. Na razie sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Zabijemy tego potwora z lasu pewnie i... Tak myślę, może no, nie wiem ile tu będzie trwać ta walka z tym potworem, bo to jest chyba łatwy będzie. Bo jak na szósty poziom, no to może być jakiś średni, co nie? Tak myślę, bo jeszcze nie jestem pewny, co nie? I poszuka... Znaczy... poodkrywamy te miejsca, wiecie. Zaczniemy od jakiegoś tam, na przykład od tego, zaczniemy w kolejnym odcinku może, bo my jesteśmy bardzo blisko tutaj. No zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, wiecie. I dzisiaj tyle w tym odcinku i cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!